Jestem w ambasadzie polskiej w Kijowie. To jedna z tych niewielu ambasad, a właściwie jedyna spośród państw Unii Europejskiej, która funkcjonowała przez cały czas trwania wojny, również w tych najtrudniejszych dniach. Tu w piwnicach ukrywał się, czy spał pan ambasador razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami. To miejsce wtedy było dość niebezpieczne. Dzisiaj na szczęście wszystko jest okej. Za chwilę porozmawiam z panem ambasadorem Bartoszem Cichockim o tym, jak wyglądały tamte dni, co się działo w Kijowie, jak Ukraińcy nas dziś postrzegają, jak może wyglądać współpraca polsko-ukraińska. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki wam mogę być tutaj i w wielu innych miejscach. Dzięki wam mogę prowadzić rozmowy i dzięki wam ten program może być niezależny. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom. A za chwilę zacznę rozmowę, na którą zapraszam. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo, pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Dzień dobry Państwu. Specjalny odcinek Układu Otwartego z Kijowa. Mam wielką przyjemność gościć w polskiej ambasadzie i rozmawiać z panem ambasadorem Bartoszem Cichockim. Dzień dobry. Dzień dobry. Również mam wielką przyjemność gościć pana redaktora. Bardzo mi miło. Proszę powiedzieć, jak to było rok temu, czy rok temu i chwilę przed tym, rok temu plus kilkanaście dni, kiedy wszyscy czekali na to, czy Ukraińcy, czy Rosjanie zaatakują Ukrainę. Jaka tu wtedy była atmosfera i co się jakby pańskimi oczami tu działo 24, 25 i w kolejne dni lutego? Dla mnie ta cała historia zaczęła się jakoś na koniec października, początek listopada 21 roku, bo bardzo poważnie potraktowałem te doniesienia amerykańskie, brytyjskie o tym, że będziemy mieli do czynienia z rosyjską masową agresją. Trwała wtedy dyskusja, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne, natomiast no, ja uznałem, że trzeba przyjąć czarny scenariusz. Nie mam szklanej kuli, ale lepiej być przygotowanym na czarny scenariusz, więc zaczęliśmy porządkować swoje archiwa, porządkować swoje zapasy paliwa, wody, żywności, sprawdzać generatory i tak dalej. Po prostu chcieliśmy się przygotować na sytuację, gdyby trzeba było pilnie opuszczać placówkę, kiedy nie będzie czasu wielu rzeczy wywozić. Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy temu, jak zabezpieczymy pracowników i nasze rodziny. A równocześnie trwał normalny proces stosunków polsko-ukraińskich. Pamiętam, że wtedy mieliśmy do czynienia z kryzysem na kolei. Strona ukraińska zablokowała przewozy towarowe do Polski, do kilku innych krajów, więc funkcjonowaliśmy w takich dwóch równoległych rzeczywistościach. Jeszcze na koniec stycznia chyba, dzisiaj trudno w to uwierzyć, odbyły się takie kluczowe rozmowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, z udziałem wysokich przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, poświęcone właśnie temu, dlaczego te wagony towarowe nie mogą jeździć. Natomiast no już w lutym te wizyty pana premiera Mateusza Morawieckiego, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, który był tutaj jako przewodniczący OBWE. No i ta wizyta chyba najbardziej pamiętna prezydenta Andrzeja Dudy godziny przed agresją, to już... No, tam był 23, prawda? 23 lutego. No, to już były rozmowy poświęcone temu, jak czego Ukraińcy potrzebują, co my możemy, jak możemy wesprzeć, jak to się może ułożyć. Czuł pan wtedy, że to już było czuć tę wojnę wtedy?
Pamiętam wyjazd do Charkowa z ministrem Zbigniewem Rałem. Rozmowy, tam odbyło się spotkanie z prezydentem Zeleńskim w budynku administracji obwodowej, który wkrótce potem został zniszczony rosyjskimi rakietami. Wtedy do konsulatu generalnego Rzeczpospolitej w Charkowie przyszła niejawna wiadomość, no, która spowodowała, że podjąłem natychmiastową decyzję o przeniesieniu na pracę z dystansu, nie nazywaliśmy tego ewakuacją, naszych rodzin. Problem polegał na tym, że większość małżonek lub w niektórych przypadkach małżonków polskich dyplomatów pracuje w ambasadzie czy w konsulacie. Także to są jednocześnie pracownicy. To była bardzo duża grupa osób, to jest duża placówka. Ile osób to wtedy pracowało? No to jest dobrze ponad 80 etatów. Do tego dochodzą dzieci, niektórzy koledzy, koleżanki, no ma trójka na przykład dzieci. Czy to łącznie kilkaset domowe. Osób? No sto kilkadziesiąt osób i w zasadzie w ciągu weekendu, jeszcze wtedy latały samoloty na szczęście, w ciągu weekendu, półtora tygodnia przed agresją Kijów opuściły nasze żony i nasze dzieci, co no, bardzo nam ułatwiło przygotowania, skupienie się. No, to była kluczowa moim zdaniem decyzja. Nie wyobrażam sobie, że 24 lutego zastałby nas tutaj z rodzinami. Bardzo dobrze pamiętam te wszystkie wizyty, szczególnie właśnie prezydenta Andrzeja Dudy. No, tak się życie moje potoczyło, że wielokrotnie jeszcze jako wiceminister spraw zagranicznych i też jako ambasador byłem w kontakcie z panem prezydentem, więc no, to nie było spotkanie jakichś zupełnie obcych sobie ludzi. No, rozstawaliśmy się w takiej świadomości, że no nie wiadomo kiedy ponownie i czy w ogóle kiedykolwiek ponownie się zobaczymy. Prezydent doskonale to zdawał sobie z tego sprawę, ale równocześnie ta wizyta bardzo nam dała, ta i poprzednie i następne, bardzo nam tutaj, tym, którzy pracowali w Kijowie, wiele dała takiej otuchy No podnosiła nasze, wszystkie te wizyty podnosiły nasze morale. Po odjeździe pana prezydenta dostałem sygnał, że jest pilna wiadomość z Warszawy. To był 23 wieczór? Wieczór 23 lutego. Przyjechałem do już pustej ambasady. Zapoznałem się z wiadomością, która w zasadzie stawiała kropkę na D. Myśmy już wtedy wiedzieli, jak mamy się zachowywać. No potem było to wystąpienie prezydenta Putina, który w zasadzie ogłosił wojnę pod nazwą specjalnej operacji, więc było jasne, że ona się zacznie. O dziwo poszedłem do domu, położyłem się spać i bardzo dobrze spałem w piżamie, co mi się potem przez wiele tygodni już nie zdarzyło. I ze snów, tak jak nas wszystkich tu w Kijowie, wyrwał wybuch rosyjskiej rakiety, która uderzyła w Boryspol, to lotnisko pod Kijowem, w koszary wojskowe, tam gdzieś w okolicach browarów Boryspola. Wszyscy się spotkaliśmy w ambasadzie. Jakie to było uczucie, kiedy pierwszy raz pan usłyszał ten... Ja wielokrotnie miałem w tamtych tygodniach takie wrażenie, że już to widziałem na filmach i że to jest kolejny film. To jest też takie uczucie, które mi przypomniało 11 września. Ja akurat wtedy byłem gdzieś w Rosji i widziałem ten samolot porwany przez dżihadystów, który uderza w wieżę w Nowym Jorku i też długi czas nie mogłem uwierzyć, że to jest kanał informacyjny, a nie rozrywkowy. No tak, ale tu pan to słyszał nie w telewizji, tylko bezpośrednio. Tak, no to, ale to nie zmienia faktu, że trudno sobie wyobrazić, że w środku Europy może to coś takiego się stać. Widziałem zresztą ten łunę tego wybuchu dobrze z mojej sypialni, bo akurat okna wychodzą na ten kierunek, no, na bardzo szeroki taki pas od południowego wschodu do południowego zachodu.
A równocześnie trudno powiedzieć, żeby to była ulga, ale wreszcie zaczął się taki moment, kiedy wiadomo, co będzie. Ten czas listopada, grudnia, stycznia, lutego, no, to była ogromna niepewność i także niepewność co do nas samych, jak na to zareagujemy, co się stanie. A 24 lutego nad ranem o świcie zaczęliśmy działać według ustalonego reżimu. Ile osób tu zostało wtedy? Zostało blisko 30-20 parę osób. No i to też szybko się okazało, że w ten sposób nie damy rady długo funkcjonować, bo wszystkie sklepy się zamknęły w Kijowie. Kijów opustoszał momentalnie. I te zapasy wody i żywności zaczęły topnieć bardzo szybko. Było jasne, że chociażby w związku z tym, nie mówiąc o bezpieczeństwie osobistym, no, że musimy to rozwiązać. Naszym głównym problemem było to, że samoloty już nie latały, a te podstawowe drogi wyjazdowe na Polskę były sparaliżowane. Oczywiście znaliśmy trasy ewakuacyjne, ale pytanie najważniejsze to było, jak wyjechać z Kijowa i to kolumną samochodów, bo to nie chodziło o jeden, dwa, trzy samochody. Do tego jeszcze była troska o obywateli polskich w Kijowie. To było kilku dziennikarzy, to były jakieś przypadkowe osoby, które się do nas zgłosiły. To byli też obywatele Unii Europejskiej czy dyplomaci innych państw, którzy poprosili nas o wsparcie, więc te kolumny się wydłużały. Było ich kilka i tutaj bez pomocy ze strony ukraińskiej takich osób, o których dziś mogę powiedzieć, że są naszymi przyjaciółmi, które odbierały ode mnie telefony bez względu na porę dnia i nocy i mimo że mieli no, ważniejsze sprawy na głowie, to pomogli nam bezpiecznie i sprawnie ewakuować moich pracowników, naszych dyplomatów i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Prezydent Duda zresztą odznaczył wiceministra obrony Aleksandra Poliszczuka kilka tygodni później. Znaczy ja w imieniu pana prezydenta odznaczyłem, ale pan prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o odznaczeniu wysokim państwowym orderem i cieszę się, że takie osoby zostały odnotowane. Co było wtedy dla pana osobiście? Co było taki najtrudniejszy, najbardziej przerażający moment z tamtych dni? Myśmy byli skupieni na tym, że Kijów jest zagrożony atakiem z lądu, a więc, że na teren obiektu może wejść przeciwnik, więc byliśmy skupieni na tym, żeby w takiej sytuacji w jego ręce nie wpadły rzeczy, które nie powinny znaleźć się w jego rękach. Więc tutaj trwała ciężka fizyczna praca nad likwidacją pewnych systemów teleinformatycznych. A to wywoziliście? Czy... No, mniejsza o to. Przestały istnieć lub przestały tutaj istnieć. W dokumentacji na przykład konsularnej, czystych blankietów wizowych, takich rzeczy. To się już działo zresztą to już teraz nawet nie pamiętam, chyba zaczęliśmy to robić przed 24, nie, może po 24. Rozumiem, że bali się, że ktoś wejdzie do tego budynku i dorwie się do tego. Dokładnie tak, no taki scenariusz, no na taki scenariusz przygotowane są wszystkie placówki dyplomatyczne wszystkich państw na świecie. Tylko, że do tej pory nie wybuchały wojny. No nie no, parę wybuchło tak. I może nie zawsze one dotyczyły nas, ale pamiętamy wszyscy, takim modelowym przykładem jest szturm na amerykańską placówkę w Bengazji. Tak. W paru miejscach to się zdarzyło, ale no, musieliśmy to wykluczyć od tego typu wrażliwych dokumentów czy urządzeń.
po godła i flagi. No ja sobie nie wyobrażałem, że ukażą się jakieś zdjęcia czy filmy, gdzie jakby w niegodny sposób traktowane są nasze symbole, więc takich przyziemnych... Ściągaliście też wszystkie... Tak, wszystko to było... Wszystko to było... Cała placówka poza oczywiście flagą masztową przed placówką i godłem na budynku. A rozumiem, że spodziewaliście się wtedy, że nie wiem, specnaz czy ktoś tu wejdzie, żeby pana zabić? No... Nie sądzę, żeby to taki mógł być cel, bo jednak dyplomata jest cennym asetem, ale no po prostu tak jak skoro chcieli wtedy zabić prezydenta Zełenskiego, no bo przecież tak. No, ja się nie chcę, moje znaczenie nie chcę się przyrównywać do takich osób, natomiast chodzi po prostu o to, że sytuacja, bo myśmy się też w tamtym czasie bardzo obawiali maruderów, jakichś zamieszek w mieście, no, ale też wybuchu paniki. Wtedy panowała, jeśli tygodnie przed agresją, taka atmosfera napięcia w Kijowie, gdzie pod szczególną uwagą cieszyło się właśnie zachowanie misji. Ludzie nie tylko tutaj na Ukrainie żywią przekonanie, że dyplomaci wiedzą więcej, więc przyglądano się. Pamiętam, wybuchła taka sensacyjna plotka, zaczęła krążyć, kiedy przyjechała ciężarówka z Polski, MSZ-owska, po te dokumenty dyplomatyczne, które trzeba było ewakuować, których nie można zniszczyć. Zaczęły krążyć jakieś sensacje, że to przyjechał polski grom, albo że placówka się ewakuuje. To pokazuje napięcie i znaczenie, jakie Ukraińcy przywiązywali do obecności zachodnich dyplomatów. No, z których wszyscy poza panem wyjechali. No nie wszyscy i w najtrudniejszych tygodniach... Wszystkie ambasady... No nie, był nuncjusz apostolski, był ambasador Turkmenistanu, przez szereg tygodni był ambasador Turcji, ambasadorowie państw Azji Centralnej, Gruzji. To ta dyskusja, no jest, trzeba by to bardziej szczegółowo, niektórzy koledzy ewakuowali w tamtych tygodniach po kilkanaście tysięcy swoich obywateli tutaj. Chiny miały mnóstwo studentów w Charkowie, państwa Azji Centralnej, państwa Afryki Północnej, które z kolei dysponowały tu symbolicznym personelem dyplomatycznym, także mam ogromny szacunek do kolegów, koleżanek z korpusu dyplomatycznego. No w każdym razie obawialiśmy, z Unii Europejskiej wszystkie państwa wywiozły swoich dyplomatów łącznie z ambasadorami. Czasem zostawali, to też jest bardziej skomplikowana dyskusja, w niektórych przypadkach zostawali oficerowie ataszatów, w niektórych jakiś konsul. Myśmy byli w kontakcie, do nas przychodzili w tym opustoszałym Kijowie, czy Estończycy, czy koledzy, koleżanki, no a raczej koledzy z innych ambasad. W każdym razie obawialiśmy się, że czy w wyniku paniki, czy w wyniku na przykład braku żywności i wody, no placówka może, na teren placówki mogą wejść niepowołane osoby, więc no, tym się zajmowaliśmy. Natomiast też taka, to teraz to brzmi banalnie, nasi dyplomaci, wcześniej nasze rodziny, no, ewakuowały się z podstawowym, z przysłowiową walizką w ręku. W kilkudziesięciu mieszkaniach został ich majątek. I no, nie było możliwości, żeby z Warszawy przyjechała jakaś ekipa, to ewakuowała, więc ja postanowiłem z jakimiś dosyć przypadkowo zebranymi ludźmi i rozpadającym się Fordem Transitem te mieszkania objechać i też nie wszystko, bo to było niemożliwe, no ale jakieś przynajmniej wskazane, podstawowe, najcenniejsze, czy pamiątki, czy inny dobytek, ewakuować do ambasady. I to była, to z jednej strony to było ciężkie i takie męczące i stresujące, na przykład niektóre mieszkania były na Światoszynie, tam toczyła się bitwa artyleryjska, no kilometr czy dwa kilometry, czy no pięć kilometrów dalej, ale z drugiej strony to powodowało, że było zajęcie, czymś się człowiek zajmował, bo no tutaj były takie dni, kiedy
kiedy wydawało się, że nic się nie dzieje, no i najgorsza jest taka bezczynność, kiedy ma się za dużo czasu na myślenie. Więc to były różne zajęcia. Pojawiały się też niespodziewanie osoby, szczególnie Ukraińcy polskiego pochodzenia, działacze polskich organizacji, którzy nagle, dla nas nagle okazało się, że oni jeszcze zostali w Kijowie, ale ostatecznie podjęli decyzję o wyjechaniu, trzeba ich było ewakuować. Pojawił się jakiś chłopak z przestrzeloną nogą, który przyjechał tu, nie wiem, walczyć, no i też trzeba go było dostarczyć do pociągu. No takie historie, których można opowiadać wiele, które dziś wydają się mało atrakcyjne czy jakieś heroiczne, ale to był nasz powszedni dzień. Zostając dyplomatą, chyba nie wyobrażał pan sobie, że mogą takie rzeczy pana spotkać. No na pewno nie przewidywałem czegoś takiego, ale z drugiej strony to nieprzypadkowo, ten zawód nieprzypadkowo się nazywa służbą zagraniczną i każdy, kto się na nią decyduje, zdaje sobie sprawę, że nie przychodzi do tej pracy dla zarobku czy wygody, a właśnie żeby nieść służbę, żeby służyć swojemu państwu, więc no, byliśmy właściwie w tej sytuacji, do której zostaliśmy powołani. Wiem, że spaliście to wtedy w piwnicy. Różnie było, no ale faktycznie spaliśmy wszyscy tutaj. Kto był bardziej przewidujący, to sobie wcześniej przywiózł jakiś materac dmuchany, kto mniej, to spał na poduszkach od foteli, czy tam jakiś pod stołem. Wydawało nam się, że ta piwnica jest takim najbezpieczniejszym miejscem. Pamiętam, że wtedy no, spaliśmy w ubraniach, bo no, wydawało się, że no, chcieliśmy być w każdej dosłownie minucie gotowi do opuszczenia placówki. Bardzo często nosiliśmy kamizelki kuloodporne i hełmy, każdy alarm bombowy. Schodziliśmy do tej piwnicy. Potem przyjechało tu grono specjalistów, które obejrzało to wszystko. Obejrzeli to wszystko i powiedzieli, że to jest ostatnie miejsce, w którym powinniśmy się ukrywać, bo łączy je z resztą budynku wąski. Jedno tylko wyjście przez wąski korytarz, długi, a sufit nie jest niczym wzmocniony, więc no dobrze, że tam nic nie spadło wtedy nam na głowę. Ale rozumiem, że mieliście taką obawę, że ktoś może wejść i zaatakować bezpośrednio ambasadę. No to naturalne, to jest naturalne. Wtedy krążyło mnóstwo informacji, które część z nich później się okazała nieprawdziwa, że jakieś grupy sabotażowe, dywersyjne, rosyjskie są już na terenie Kijowa, w dzielnicy Obołoń, na Niwkach i no, naturalną koleją rzeczy musieliśmy to brać pod uwagę. Z drugiej strony byliśmy prawdopodobnie jednym z najlepiej strzeżonych obiektów w Kijowie, bo tak jak już mówiłem, naszym gospodarzom bardzo zależało na obecności dyplomatycznej i nawet jeśli fizycznie tego patrolu Gwardii Narodowej, który nas strzeże całodobowo, nie było tutaj fizycznie, no to zapewniano nas wielokrotnie, że różne jednostki podległe pod różne formacje mają na oku naszą ambasadę, jeśli cokolwiek się będzie działo, to nam przyjdą z pomocą, więc to było oczywiście ogromną otuchą. Mielibyśmy też w bezpośrednim kontakcie z dowódcami naszych rodzajów sił zbrojnych i nie odkryję tutaj wielkiej tajemnicy, ale też nad nami czuwano z Polski i gdyby coś się złego działo, to mogliśmy mieć pewność, że nadejdzie pomoc. No tak, ale mogło się zdarzyć coś w każdej chwili, kiedy ta pomoc by nie zdążyła nadejść. No ale się nie zdarzyło. No nie zdarzyło się. Dzięki Bogu jesteśmy tutaj, może pan o tym opowiadać. Bał się pan wtedy? To są już bardzo osobiste pytania. No, wydaje mi się, że mam konstrukcję w miarę zdrowego człowieka. No, każdy zdrowy człowiek odczuwa obawę. Natomiast widziałem w tamtych dniach, jeszcze przed ewakuacją personelu, dramatyczne sytuacje, kiedy wydawałoby się potężni, twardzi faceci rozsypywali się psychicznie. Często to się działo po rozmowie telefonicznie z żoną, która nie wytrzymywała tej presji
psychologicznej. Znaczy ktoś, kto to widział, nigdy takiej sytuacji na pewno nie będzie krytykował i oceniał. Tym bardziej ktoś, kto w niej nie był. Ja mogę tylko opatrzności dziękować, że mam taką żonę, jaką mam i która, z którą byłem w stałym kontakcie telefonicznym, ale która nigdy nie pytała mnie, czy jestem bezpieczny, ani nie mówiła, że ona się niepokoi. Opowiadała mi o tym, co ona robi. W tamtych dniach zorganizowała ogromną ilość pomocy z polskich koncernów, polskich spółek, ewakuowała 1500 dzieci wspólnie z dominikanami z Fastowa, organizowała pomoc humanitarną, opiekowała się i Polakami ewakuowanymi, wspierając naszą pierwszą damę, czy Ukrainkami, które przyjeżdżały do Polski, więc to ja akurat czułem po każdej takiej rozmowie ogromne wsparcie i takie poczucie chęci do równania. No więc to jest bardzo wszystko indywidualna sprawa, ale każdy z nas na pewno miał chwilę słabości, czy wtedy, czy później. Ja pamiętam na przykład, kiedy ustały, taki moment, kiedy ustały te walki wokół Kijowa. Minął tydzień czy dwa ciszy, spokoju, nagle gdzieś wybuchła seria z karabinu maszynowego i to mnie, pamiętam, bardzo zdenerwowało. Bo już odwykłem, myślałem, że to już jest koniec. Potem znowu się uspokoiło, a potem zaczęły przylatywać te rakiety i drony. Ta wojna ma co i raz nowe jakieś swoje wydania i za każdym razem, kiedy się nam wydaje, że już wszystko widzieliśmy, to zaczyna się coś, co nas zaskakuje, więc na pewno jeszcze nieraz przyjdzie nam się bać czy niepokoić, no i musimy sobie z tym radzić. Jak pan patrzy na miasto przez ten czas, jak ono się zmieniało, bo co pana najbardziej w tym zaskoczyło? Mieście, w Kijowie. No, niezapomniany jest na pewno widok pustego Kijowa. To jest miasto, jeśli chodzi o liczbę ludzi, porównywalne z Berlinem. Miasto wiecznie zakorkowane, żyjące 24 godziny na dobę i nagle ono opustoszało. Ta uliczka, przy której jest ambasada, uliczka jednokierunkowa, w tamtym czasie stała się dwukierunkowa, no bo nikogo tam nie było. Właściwie na przykład zajmowaliśmy się opieką nad wroną i kotem naszym tutaj, takim podwórkowym, bo właściwie nie było innych interlokutorów. Natomiast potem był taki moment, kiedy... No i w tym pustym Kijowie wyrosła sieć blokpostów. Nie wiadomo skąd wzięły się ogromne ilości betonu i tych żelaznych krzyżaków przeciwczołgowych. Obsadzone te blokposty najpierw bardzo różnymi osobami. I to znowu takie sceny z filmów czy z książek. Jakiś chłopiec z karabinem cięższym od siebie, naprawdę jak z Powstania Warszawskiego. I to też było trochę niepokojące, bo ewidentnie to byli ludzie, którzy nie przechodzili służby zasadniczej. Nie wiadomo było, jak oni zareagują. Oni też byli pod ogromnym w ogromnym napięciu, więc trzeba było bardzo uważać, poruszając się po mieście. A potem z kolei Kijów wrócił. Blokposty, tak jak się pojawiły, nagle zniknęły. I teraz, jak obserwuję, już od pół roku, odkąd się zaczęły te naloty rakietowe i dronowe, niezwykłą jakąś zaciętość Ukraińców i Kijowian, którzy jakby demonstrują, że nikt ich nie zmusi do zmiany swojego stylu życia i znowu obserwuję pełne restauracje, teatry, kina. To znowu jest jak z jakiegoś nierzeczywistego snu, który się toczy wojna. Ale też pamiętajmy, że siedzimy w Kijowie, który wygrał bitwę o swoją obronę, a kilka godzin jazdy samochodem stąd, od Charkowa po Odessę, to życie nie jest normalne i ten huk wybuchów, strzałów słychać cały czas i tam brakuje wody, tam brakuje prądu, tam brakuje ciepła.
Także no, Ukraina, ta sytuacja w Kijowie jest oczywiście specyficzna. To rzeczywiście jest niezwykłe, zwłaszcza kiedy się przyjeżdża z zewnątrz i taki ma człowiek świadomość tego, że jedzie w strefę wojenną do miasta, na które spadają bomby. Tu się wjeżdża, tutaj jeszcze się toczy normalnie, sklepy otwarte, knajpy otwarte. Samochody, znaczy ulice pełne samochodów. Poprzednio przyjechałem samochodem, to już nie było tych blokpostów, można było wjechać, ale teraz, parę dni temu, przyjechałem pociągiem, który jest bardziej komfortowy niż pendolino. Który jest czyściutki, elegancki, wygodny. Wszystko działa w zasadzie jak w normalnym europejskim mieście. Też mam takie wrażenie, że jedną z najbardziej zaskakujących sytuacji tej wojny to jest siła instytucji ukraińskiego państwa, które większość z nas oceniała bardzo krytycznie przed wojną, jako skorumpowane, nieefektywne, przerośnięte biurokracją, niezrozumiałymi procedurami. Nagle się okazuje, że właśnie Ukraina ma doskonale funkcjonujące koleje, że ta opanowana przez oligarchów energetyka jest w stanie się błyskawicznie po ostrzałach odnawiać i zapewniać mieszkańcom Ukrainy światło i prąd i wodę. To jest też na pewno to państwo i nasze opinie o tym państwie przeszły przez silną weryfikację. No to jest, na pewno jesteśmy świadkami ogromnego bohaterstwa Ukraińców, bo ci, którzy walczą, wiadomo, oni ryzykują swoje życie, ale też ci, którzy pracują, którzy codziennie chodzą do pracy, zostali tutaj, wspierają siły zbrojne w taki czy inny sposób. Pamiętam, jak odwiedzili nas dowódcy Gwardii Narodowej, właśnie też tej jednostki, która chroni ambasady. I ponieważ kilka razy wcześniej byli u nas, myśmy ich gościli tym, co mieliśmy w naszych magazynach, to przynieśli nam obiad przygotowany przez ich żony, które zostały z nimi i gotowały. No powiem, że takiego obiadu dawno wcześniej nie jadłem. Także to na pewno też wpływa na wsparcie bliskich, tego zaplecza. To wsparcie społeczeństwa ukraińskiego na pewno dla żołnierza ukraińskiego jest bardzo ważne. A czy jest tak, że cały czas ten duch, który... To ja dopiero jestem tutaj 1-2 dni teraz, a wcześniej 3 miesiące temu, jak byłem, to czułem, że on był po prostu tak bojowy. Mimo tego, że wtedy to był początek grudnia, kiedy tu byłem i był taki strach wszędzie wokół, w każdym razie. W oczach tych ludzi w ogóle nie widziałem strachu, to raczej myśmy mieli już taki strach za nich, że to miasto zamarznie, że no Putin, atakując te wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej, no prowadzi do paraliżu państwa. Miała iść ciężka zima. No na szczęście ta zima nie była aż tak ciężka, ale była. Jeszcze jest. Przyjeżdżam po 3 miesiącach. Miasto miało być puste. 3 miesiące temu obawiano się, że miasto będzie puste i zamarznięte. Słyszę, że od kilku tygodni tu nie gasło światło. I wszystko normalnie funkcjonuje. To jest... Jak oni sobie dają radę z tym, żeby ten... Tak, no właśnie mówił pan, że te oligarchowie opanowali też energetykę. Przecież to nie może normalnie funkcjonować. Putin to niszczy, zrzuca na to rakiety, a ona cały czas działa. No, może odzywa się tutaj też taka skłonność czy zdolność Ukraińców do obchodzenia tych nadmiernie skomplikowanych procedur, przepisów, wzajemnie się wykluczających. Wielokrotnie, znaczy jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Energetyki i z menedżerami tych spółek energetycznych. Oni mówią, że wszędzie tam, gdzie odnosimy sukces w odtworzeniu produkcji czy dystrybucji prądu, jest to wynik współpracy między spółkami, które dzielą się tym, co mają, nie zważając, znaczy w tej sytuacji kryzysowej nikt nie zastanawia się
kto co kupił, co do kogo należy, czy ten transformator należy do DTEK-u, czy Ukrenergo i tak dalej, tylko robią wszystko, żeby to zaczęło działać. I oczywiście na szczęście tak samo działają państwa europejskie, państwa demokratyczne, które niosą pomoc. Jeśli chodzi o tę energetykę, to pamiętam w przeciągu dni, czy tygodnia z kawałkiem, pani minister Moskwa i nasze spółki energetyczne zorganizowały pociąg złożony z kilkudziesięciu wagonów i też nikt się nie zastanawiał, jak to potem rozliczyć, kto nam zwróci za to pieniądze. Także no, sytuacja taka, być albo nie być, ona podkreśla dobre cechy i podkreśla złe cechy. Jeśli ktoś miał w sobie słabość, czy niechęć, czy agresję, to jakby to jeszcze bardziej się w nim ujawni. Jeśli ktoś miał taką w sobie solidarność, odwagę, chęć niesienia pomocy, to będzie to wyeksponowane. Więc oczywiście są różne postawy. Ja często dostaję pytania z Polski czy z innych państw, gdzie jest wielu Ukraińców, także męskiej młodzieży, czy osób, mężczyzn w wieku poborowym, no dlaczego oni tu są? Oni przyjeżdżają dobrymi samochodami, wydają dużo pieniędzy, no przecież jest wojna. No, być może tak jest. Ja nie oceniam, czy te osoby mogą przyjeżdżać po pomoc humanitarną, a ewakuowały się tymi samochodami, jakie miały. No, jeśli milioner uciekał gdzieś z Iziumu swoim Lamborghini, no to takim samochodem jeździ, bo innego nie ma. Ale pewnie musimy są też... unieść ten ciężar. Ale na pewno są różne postawy. Ważne jest to, że duch walki trwa i tej determinacji, on przeważa. I teraz, kiedy formowane są nowe jednostki, koledzy z rządu ukraińskiego mówią, że nie ma żadnego problemu. Nawet nie trzeba ogłaszać mobilizacji, bo na ochotnika się mężczyźni zgłaszają. Przy tych ogromnych stratach, przy ogromnej ilości zabitych, a jeszcze większej rannych, inwalidów, to ta determinacja nie gaśnie. Czego pan się dowiedział o Ukrainie w ciągu tego roku, czego pan wcześniej nie wiedział? No, społeczeństwo ukraińskie mnie najmniej zaskoczyło. Bardziej właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, siła instytucji państwowych, której nie podejrzewaliśmy, że istnieje. Wydaje mi się, że więcej się dowiedzieli o nas Ukraińcy. Tu panuje takie poczucie zaskoczenia i wręcz euforii tym, jak się zachowali Polacy. Ukraińcy, wielu moich rozmówców mówiło, że myśmy wcześniej myśleli, że wy macie do nas pretensje o Wołyń, o tam jakieś inne ciemniejsze strony naszej wspólnej historii, że nie odczuwacie z nami solidarności. No, taki obraz widocznie był kreowany gdzieś tutaj w przestrzeni informacyjnej i są bardzo wdzięczni, ale z taką nutą zaskoczenia, że się tego nie spodziewali. Więc to raczej w tę stronę działa. Tak, no muszę powiedzieć, że też jestem gdziekolwiek komuś, ktoś się orientuje, że jestem Polakiem, albo mówię, że jestem z Polski, to jest tak przyjemny moment, bo reakcja w 100% za każdym razem jest bardzo, bardzo, bardzo miła. Domyślam się, że jak się z ambasadorem Polski, to w ogóle pan jak król tu traktowany. No nie jak król, ale no tak czasem faktycznie, na pewno nie byłem nigdy tak bardzo dumny z reprezentowania Polski, właśnie tych wszystkich osób, takich jak pan, które zaprezentowały taką postawę i państwa polskiego, jak w tych miesiącach, w tym roku. I cieszę się, że to jest doceniane. No i chcemy też, skupiamy się też na tym, żeby kiedy ten pył wojenny opadnie, żeby ta pozytywna emocja między nami i Ukraińcami pozostała. No właśnie, co z tego będzie, co z tego przetrwa?
jaka będzie nasza współpraca? No, jak głęboko pójdziemy, bo to oczywiście rozmaite wizje współpracy i jej głębokości przez rozmaitych autorów, publicystów, polityków są kreowane. Jak pan wyobraża sobie realistycznie naszą współpracę po tym, jak kiedy wojna się skończy? Kształty, niektóre elementy tego kształtu już widać. Jest bezprecedensowa współpraca i sił zbrojnych, i służb specjalnych, i przemysłu obronnego. Jestem pewien, że powstaną jakieś wspólne projekty, wspólne produkty na użytek sił zbrojnych polsko-ukraińskie. Jest ogromny wysiłek, ogromna uwaga skupiona na jakby wyprostowaniu czy uzupełnieniu zaległości infrastrukturalnych. Niestety trzeba sobie powiedzieć i to jest też uwaga, to jest uwaga przede wszystkim pod adresem państwa ukraińskiego. No, nie doceniali tego kierunku z Ukrainy do Polski. Ukraina miała dostęp do morza, eksportowała swoje na przykład zboże, produkty sektora rolno-spożywczego okrętami i no nie było dostatecznych inwestycji w infrastrukturę lądową, drogową, graniczną. Teraz te zaległości, jeśli chodzi o funkcjonowanie przejść granicznych, dróg dojazdowych, zasad funkcjonowania granicy, no, staram się wyprostować. Niestety, oczywiście nie da się tego zrobić z dnia na dzień, dlatego... Jako praktyk to nie idzie. Są większe sukcesy, ma to państwo. Ale też już wiele się zmieniło wysiłkiem między innymi ministra Michała Dworczyka, gdzie część przejść granicznych została zorganizowana tylko dla ciężarówek, część dla ciężarówek pustych. Ja rozumiem, że zwyczajny człowiek, klient tych przejść granicznych, no może odczuwać zniecierpliwienie i zdenerwowanie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że priorytet jest teraz dla dostaw wojskowych, dla dostaw paliwowych, dla pomocy humanitarnej. Ale ja nie twierdzę, że to działa dobrze. Natomiast już jest wiele zmian i jeśli uda nam się ten niedorozwój pokonać, to zostanie. Dzisiaj nawet i parę dni temu pośredniczyłem w organizacji kolejnego spotkania ministra Adamczyka z wicepremierem Kubrakowem. Jest bardzo intensywny dialog ministerstw rolnictwa, no bo jest problem ze zbożem, ukraińskim zbożem na Ukrainie i ukraińskim zbożem w Polsce i trzeba do tego uczciwie po partnersku podejść. Mamy unikalną szansę dokonać postępu we wszystkich dziedzinach współpracy, dlatego że powstało między nami zaufanie, a tego zaufania nie było. Podejrzewano nas zawsze, że kiedy domagamy się szacunku dla ofiar, na przykład rzezi wołyńskiej, że tak naprawdę mamy jakieś ukryte intencje w tej sprawie. Dziś, kiedy zgłaszamy jakiś problem, to nasi ukraińscy partnerzy wiedzą, że nam chodzi o rozwiązanie tego problemu. To rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, powiedzmy sobie też uczciwie i nawzajem. Zwróćmy uwagę, że w tym, mimo tego kryzysu, a może właśnie przez to, zdecydowanie wzrosła wartość obrotów handlowych między Polską a Ukrainą. Może to też zostanie. Ukraina jest spustoszona i to będzie trwało niejedną dekadę odbudowa Ukrainy, ale już się spotykam z takimi głosami polskich firm, które już dziś mówią, że będą tu rozwijały swoją produkcję, chociażby dlatego, że opuściły rynek rosyjski, ale też dlatego, że no, odbudowa będzie takim magnesem dla firm budowlanych, firm meblarskich, firm wyposażeniowych i jest, tutaj wykonuje ogromną pracę minister Buda, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jest duże zainteresowanie tych spółek, jest ogromny proces relokacji ukraińskich firm do Polski. One chcą kontynuować pracę, nie mogą tego robić na Ukrainie. I jestem pewien, że tu powstanie bardzo wiele partnerstw polsko-ukraińskich, biznesowych, które no, będą funkcjonowały po obu stronach
granicy. W każdym zasadzie ministerstwie, także na poziomie samorządowym, obserwuję codzienną, intensywną pracę. Bardzo często te kontakty właściwie nie przechodzą przez ambasadę. Teoretycznie ta ambasada reprezentuje państwo i pośredniczy, natomiast ta sieć, ta intensywność komunikacji jest tak wysoka i też właśnie zbudowaliśmy tak bliskie relacje, że no już nikt, i bardzo dobrze, nikt nie przestrzega tych formalnych ścieżek, tylko komunikuje się bezpośrednio. To pochwalę się, że też robimy, tu jestem teraz w tych dniach w Kijowie, bo otwieramy, znaczy na razie jeszcze nie otwieramy, ale podpisujemy umowę z ukraińską organizacją Prism Ukraine, Instytut Wolności Prism Ukraine. Otwieramy wspólnie szkołę przywództwa dla przyszłych ukraińskich elit, dla tych ludzi, którzy będą odbudowywać Ukrainę i budować ją na nowo, i też jest bardzo duża otwartość, bardzo duża. To jest obszar, ja o tym nie wspominałem, no bo jestem ambasadorem dwustronnym w Kijowie, ale gdyby pan i rekomenduję kiedyś porozmawiał z ambasadorem Andrzejem Sadosiem w Brukseli, czy ambasadorem Tomaszem Szatkowskim w Brukseli przy NATO, pan Andrzej Sadoś przy Unii Europejskiej, to usłyszałby, jak wiele Polska też robi dla Ukrainy i z Ukrainą na świecie. Na forum Unii Europejskiej, na forum NATO, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, tam gdzie na przykład sieć dyplomatyczna ukraińska jest bardzo skąpa. Często to my bierzemy na siebie wysiłek tłumaczenia, przekonywania, dlaczego ta wojna jest tutaj ważna. W procesie integracji europejskiej budowa elit, budowa armii urzędników, którzy będą w stanie przetransferować ustawodawstwo unijne, standardy, te wartości unijne na grunt ukraiński będzie kluczowa. Teraz też komunikuję się w tej sprawie z bardzo ciekawymi propozycjami z panią wicepremier Orchą Stefaniszyną, minister Szymon Szynkowski w Elsenk. Jestem pewien, że tutaj też powstaną, brzydko mówiąc, synergie i że to będzie też nowa jakość naszych stosunków. My nadal jesteśmy młodym państwem w Unii Europejskiej, pamiętamy naszą transformację, nasz proces wejścia do Unii Europejskiej i no, jesteśmy naturalnym partnerem, inne państwa naszego regionu też naturalnym partnerem dla Ukrainy, dlatego każda taka inicjatywa, jak ta, o której pan wspomniał, jest na wagę złota. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że wkrótce będzie miał tu pan jeszcze więcej pracy, bo pracuje, jak rozmawialiśmy, pracuje pan się chyba w najbardziej zajętej polskiej placówce, do której nieustannie przyjeżdżają przedstawiciele polskiego rządu i rozmaitych instytucji, więc ma pan tu co robić, ale jak będzie defilada zwycięstwa, to dopiero pan będzie miał tu co robić. Dziękuję, miło mi to słyszeć. Faktycznie nie narzekamy na nadmiar wolnego czasu i bardzo się cieszymy z tej intensywności wizyt. One nadal należą do rzadkości i nie wszystkie państwa, nie wszyscy politycy się na to decydują, państw zachodnich, ale no, trzeba oddać należne rzeczywistości. Moi koledzy już wspomniani w Brukseli, czy w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku przy ONZ wykonują, czy w Berlinie, w Paryżu, wykonują, no mają nie mniej pracy i wykonują bardzo ważne zadania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej na pewno stanęło na wysokości zadania i to, co robią moi koledzy, koleżanki, czy w Wiedniu, przecież pamiętajmy, byliśmy przewodniczącym, przewodniczyliśmy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pan ambasador Adam Hałaciński wykonał niezwykłą pracę. Bardzo panu dziękuję. To wszystko w tym odcinku. Ambasador Bartosz Cichocki, chciałem powiedzieć, że był moim gościem programu, ale to jestem gościem ambasady, za co obaj byliśmy gospodarzami. Tak, dziękuję. Pozdrawiam państwa. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przygotowując odcinki Układu Otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.